W święta na polskich stołach najczęściej gości sernik. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na karmelowo-kawowy sernik gotowany. Zaraz pokażę Ci, jak go przygotować, wcześniej jednak zachęcam Cię do subskrypcji. Znajdziesz mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. Przygotowanie jest naprawdę banalnie proste i nie potrzebujesz piekarnika. Potrzebujesz kawę, twaróg, masło, cukier, jajka, biszkopty oraz budynie. Potrzebujesz również skrobię ziemniaczaną oraz mleko. Zacznij od przygotowania ponczu kawowego. W miseczce rozpuść kawę, 3 łyżki kawy, rozpuść w 350 ml wody. Całość dokładnie wymieszaj i odstaw na bok. Teraz czas na przygotowanie budyniu. Do kubka lub miseczki wlej mleko, dodaj budynie, a następnie dodaj mąkę ziemniaczaną, jedna duża czubata łyżka. Całość dokładnie wymieszaj, aż wszystkie składniki się ze sobą połączą i rozpuszczą w mleku. Teraz czas na przygotowanie głównej masy serowej. Masło rozpuść w garnku. Do masła dodaj również cukier. A gdy masło z cukrem się rozpuści, przygotuj sobie twaróg. Ja zawsze polecam twaróg, ten z Lidla, specjały regionu, twaróg regionalny. Jest naprawdę wspaniały pod względem jakościowym, jak i smakowym. Twaróg dodaj do gotującego się masła razem z cukrem. Całość dokładnie wymieszaj. Możesz wymieszać za pomocą łyżki, jednak najłatwiej będzie wymieszać Ci trzepaczką. Gdy dokładnie wymieszasz ser z wcześniej rozpuszczonym masłem i cukrem, przygotuj sobie jajka. 4 jajka dodaj do masy serowej, a następnie ponownie całość wymieszaj. A gdy wymieszasz już jajka z masą serową, przygotuj sobie wcześniej przygotowany budyń. Wymieszany budyń wlej do masy serowej, zwiększ ogień i następnie całość dokładnie mieszaj. Gdy masa zgęstnieje, wyłącz palnik i odstaw masę dosłownie na 15 minut. W tym czasie przygotuj sobie blaszkę. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. Blaszka o wymiarach 24×24. Przygotuj sobie również biszkopty. Będzie Ci ich potrzebne aż 4 opakowania. Każdy biszkopt namocz w kawie. Rób to bardzo szybko. Biszkopty nie mogą za bardzo być namoczone. Dosłownie delikatnie. Powtarzaj tą czynność, aż cała blaszka będzie zapełniona biszkoptami. Gdy wyłożysz już blaszkę biszkoptami nasączonymi kawą, przygotuj sobie masę. Zobacz, powinna ona wyglądać następująco. Masę wylej, dokładnie 1/3 masy, wylej na wyłożone biszkopty.
całość dokładnie wyrównaj. A na wyrównaną masę razem z biszkoptami połóż kolejną warstwę biszkoptów. Biszkopty te również nasączaj kawą. Gdy blaszka z kremem będzie pokryta kolejnymi biszkoptami, wyłóż kolejną warstwę kremu. Całość ponownie wyrównaj i połóż kolejną warstwę biszkoptów. Łącznie powinno być 4 warstwy biszkoptów, a także 3 warstwy kremu. Gdy pokryjesz całą blaszkę biszkoptami, wyłóż już ostatnią warstwę kremu. Całość ponownie wyrównaj i na wierzch połóż już ostatnią warstwę nasączonych biszkoptów kawą. Gdy wyłożysz już ostatnią warstwę biszkoptów, przygotuj sobie kakao. Ciemne kakao przyda Ci się do posypania wierzchu ciasta. Posyp wierzch ciasta kakao, a następnie tak przygotowane ciasto schowaj do lodówki. Najlepiej, gdy ciasto będzie stało w lodówce całą noc, jednak możesz je jeść już po 3 godzinach i zobacz. Ciasto jest gotowe, prezentuje się następująco. Mam nadzieję, że przepis Ci się spodobał. Smacznego!